Kasi, czemu ty zbierasz naczynia do miski, a nie myjesz ich w zlewie? Bo skończyła nam się woda. I mamy też przelany, już poniusieńki baniak z brudną wodą. Dlatego jesteśmy zmuszeni opuścić naszą super miejscóweczkę mazurską. No i jedziemy w poszukiwaniach czystej wody i miejsca, gdzie możemy wylać tą brudną. A szkoda, bo dzisiaj się tutaj zrobiło całkiem przyjemnie. Nie ma już... No tam jest tylko jedna parka, idzie młodych ludzi. Na plaży kompletnie nie ma nikogo. Ja dzisiaj rano pływałem. Teraz po jak przebudzeniu poszedłem sobie popływać i czułem się jak w dobrym hotelowym basenie. Woda była czyściutka, woda była cieplutka. No nie było kompletnie nikogo. Bardzo, bardzo zacnie. Także po weekendzie to miejsce zmienia swoje oblicze na jeszcze przyjemniejsze. Ratownik jest, od rana pilnuje. Pustej plaży jeszcze, ale siedzi. Papa, cudowna plaża w Wiknie. Odjeżdżamy. Razem pokażemy, jak opróżniamy wodę. Najpierw trzeba znaleźć miejsce z kratką kanalizacyjną. Prosto podłączam. Podłączam to. I co? I jazda. Z uwagi na to, że jest to dość duży zbiornik, a wąż jest dość cienki, to trochę potrwa, no ale mamy dość sporo czasu. W tym czasie idę na stację benzynową napełnić baniaczki, bo te są już całkowicie puste. Idę na stację. Pani powiedziała, że w łazience męskiej są z kranik, także idę napełnić. Dostaliśmy całe to pole, salutkie to pole, które tu zjedziemy, jest nasze. Miejsce widokowe na świecie. Dostaliśmy takie pole wielkie do dyspozycji. Możemy sobie spać i podziwiać. I no. Zrobię teraz 360 stopni, bo to, co się wydarzyło, jest niesamowite. To jest wszystko, no nie dla nas, ale możemy z tego korzystać. Niesamowita przygoda. Ja jestem już w szoku. A jeszcze zobaczcie, co tutaj jest. Co? Nie. Wyjdź spod tego auta. Kot? Popatrz, daj, pokaż tutaj. Co tam jest? Cześć. Cześć, kolego. Miau. Thank you.
Chodźcie, nasi drodzy. Będziecie świadkami przepakowywania busa, ponieważ nie wiem, czy to będzie widać, ale okazało się, że jedna strona, ta, gdzie jest nasze meble, gdzie są, jest trochę bardziej obciążona. Więc musimy teraz wszystko, co mamy ciężkiego, przenieść na drugą stronę w bagażniku. Co więcej, zrobiliśmy dosyć spore zakupy do Skandynawii. Mamy to w jednym wielkim pudle, natomiast dostaliśmy jeszcze słoiki od mojej babci i musimy je też tam przerzucić. Także teraz nastąpi przepakowywanie. A jeszcze dzisiaj zrobiliśmy dodatkowe zakupy. Także czas na logiczne ułożenie. Matko. Teraz wygląda to tak. Brzydko, nie podoba mi się to. Fajne. Koc na górze ułożony jest idealnie. A tu pod łóżkiem... Dzisiaj Łukasz układał, brawo. Nie układałem. Nie. Ja tylko rzuciłem tak, jak ty pościeliłaś. Rzuciłem na to. To ja idę szybko poprawić koc. Dobra, a ja zajmę się tym. Ja wam nie zdążyłem powiedzieć jeszcze, że my już nie mamy prysznica. Całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, to Kaśka będzie wypakowywać, a ja wam szybko powiem. Niestety musieliśmy się pozbyć naszego prysznica dachowego, bo przemyśleliśmy sprawę, przeczytaliśmy wasze komentarze przede wszystkim, no i które nam naświetliły, że to jednak nie jest takie bezpieczne, jak wydawało mi się, że będzie, bo nie udało mi się znaleźć takiego dobrego kleju, który by przymocował ten korek tak na stale. Co prawda wkręciłem tam dwie takie malutkie śrubeczki, które by to trzymały, ale to nadal w głowie mi nie dawało spokoju, a nie było już czasu na to, żeby zajmować się przez kolejny dzień tą rurą i testować. No i jeszcze co się dowiedzieliśmy, co się okazało w trakcie testowania, nie mogliśmy wylać całej tej wody, bo posłużę się taką, załóżmy, to jest ta rura, nie? Tutaj był jeden kurek, nie pamiętacie? I ten kurek był do wylotu, to był odpowietrznik. Więc jeżeli nalewałem do środka wody, no to jak doszła woda do tego momentu, gdzie już wylewała się, nie? A nigdy nie dopełniłem na maksymalnie, więc zawsze było gdzieś mniej więcej tyle dopełnienia. A jak wylewałem wodę, no to też nie mogłem całej wody wylać, bo był kurek nie na samym dole. No i jak pomyśleliśmy, obliczyliśmy, że mniej więcej 17-18 litrów wody jest w tym baniaku, no to 17-18 litrów, a wozić taką stelaż i tak dalej, więc uznaliśmy, że piwo ci pękło? Mhm. No, to wypij. I to tam pachnie tak jabłkami. O, to wypij sobie. Kasi właśnie piwo pękło. Jest tam coś jeszcze? To gorsze troszkę się wylało. Mamy pecha do zalewania. Zalaliśmy trochę tył piwem. Poczułam zapach jabłek. No. Piwo, fuj. Trzeba to wyczyścić, bo to jest nieuszczelnione. No nie chciałam ci przeszkadzać. Nie, nie dużo, tu. Fuj, pismo. Dobra, wracając do tematu. Usunęliśmy już w trakcie jazdy. W Krakowie postanowiliśmy, że zostawimy tą rurę, zadzwoniliśmy naszego przyjaciela Karola i zostawiliśmy niego w garażu. Bagażnik i rurę. Wrócimy do tematu, jak wrócimy do Polski i będziemy mieć czas, żeby potestować i udoskonalić tą rurę. Dzięki wszystkim za te komentarze miłe, które dostaliśmy od was i podpowiedzi o kleju, o mocowaniu, o tym, jak wy to robiliście, jak wy z tego korzystacie, o tej pompce ciśnieniowej, to też było wszystko bardzo cenne. Ja sobie to wszystko zapisałem i będę do tego wracał tematu za jakieś pół roku, jak będę w Polsce i będę miał więcej czasu. A na chwilę obecną kupiliśmy taki opryskiwacz ciśnieniowy, 7 litrów, za chwileczkę go pomaluję na czarno. Kupiłem też taką 10-litrową bańkę, 10 litrów też pomaluję na czarno i tym będziemy grzać wodę i tym będziemy się myć przez najbliższy czas, dopóki nie wymyślimy czegoś innego. Więc jeżeli jeszcze wracając do tematu, szybko kończę, dachu, widzicie nasz samochód, to już nie mamy stelaża, nie mamy już tego bagażnika dachowego, bo już jesteśmy bardziej jak zwykły samochód, już nie rzucamy się w oczy. Żeby było jasne, ten zapach w piwie jest do Skandynawii, to nie na teraz. Żeby było jasne, to są piwa Kasi, bo ja piję... Kasi, nie piję. Gości, których poznam, jakby piję trzeba było się z kimś... Ja nie piję alkoholu, więc ja sobie kupiłem non-alcoholic beer.
kończymy. Udało się wszystko wepchnąć bardzo ładnie. Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda posegregowany, pięknie bagażnik. Kasia ścieli doskonale łóżko. Łukasz doskonale. Doskonale pakuje bagażnik. Dziękuję, Łukasz. Proszę bardzo. Borsuki? Nie spodziewały się nas tutaj. Wczoraj, ponieważ nie mieliśmy wody, nie mogliśmy uczynić naczyń. No i ta chwila czeka aż do dziś. Łukasz w końcu się zlitował. Naczynie. Także, żeby ją oszczędzać, najpierw myjemy w pianie. Mamy specjalną miseczkę. A potem... Myją. Pukanko. Jak się, Łukasz, dzisiaj czujesz? Wspaniale, właśnie kąpałem się w jeziorze. Jest cudowna, słoneczna pogoda, kocham Mazury. Żyć nie umierać. Super. Ja idę robić jajdę ścielić. Zaczęła. I zaraz wyciągam kuchenkę i robimy śniadanie. Żeby przyspieszyć proces nagrzewania się wody w tych dwóch zbiornikach, postanowiłem to wymalować na czarno. Kupiłem czarny spray. No i za chwileczkę to wypsikam. Zobaczymy, czy ta farba nie będzie schodzić. Jeszcze nie jestem pewien. Wyjdzie w praniu. Także teraz będę sprayował. A tu są śliwki. Rosną. Nie wiem, czy są dobre. Wyglądają na spoko. Ale kwaśna. Jeszcze potrzebują kilku dni. Może, ale był kwaśny. Dobra, sprayujemy. No i tak wyglądają pięknie pomalowane zbiorniczki. Ten wyszedł naprawdę bardzo ładnie. Aż się świeci. No ten mniej ładnie, ale myślę, że będzie spełniał swoją funkcję. Jak wyschną, to je napełnimy wodą i będziemy testować. Myślę, że się coś pisze. Dużo osób tak korzysta z tego. No i kochani, dzisiaj specjalnie dla was testujemy nasz wynalazek. Znaczy nie nasz, bo wiele osób tego używa, ale my jeszcze nigdy nie. Ja nie mam pojęcia, jak się tego używa, także teraz mi, Łukasz, musisz powiedzieć, co mam robić. No to musisz wziąć to, odkręcić i pompujesz. No i tyle, pompujesz i jedziesz. A to tu się jakoś to reguluje? Czy zobacz. To reguluje jakoś... Okay. Nic to nie reguluje, co to za ciałostwo. No dobra. Jeszcze jest chłodna. No nie jest to prawdziwy prysznic, ale w tych warunkach, które są, myślę, że to zda egzamin. Także to jest na warunki polowe, póki co też dajemy rady w jeziorkach, także jest super. A jeszcze tak na dowiedzenia wam dodam szybko, że oczywiście wodę pitną musimy niestety kupować. Nie używamy tej, którą czerpiemy, wiadomo dlaczego. Także. Dlaczego? Ponieważ no, nie mamy filtra i nie wiemy, co, jakiego rodzaju jest ta woda. Czasami jest żółta. Czasami jest żółta, także używamy niestety wody kupnej. No ale no, nie mamy na dzień dzisiejszy wyjścia. To tyle. Wiecie już wszystko o wodzie w busie. W kamperze. Jeśli macie więcej pytań, jeśli wam coś przyszło do głowy, oczywiście piszcie na dole, zostawiajcie komentarze. Dzięki. To tyle.
Woohoo!